Szanowni Państwo, jesteśmy w Tomkowicach. Tutaj właśnie wspólnie z panem burmistrzem Zbigniewem Suchytą doglądamy już zakończonej inwestycji, inwestycji drogowej, która łączy granicę Tomkowice z Godzieszówkiem. To ponad 7 km drogi, drogi, która została zrealizowana dzięki bardzo dużej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. My zdecydowaliśmy się przeznaczyć środki tutaj w kwocie ponad 3 milionów, blisko 3,5 miliona złotych, z czego cała wartość inwestycji to ponad 4 miliony, a tak jak mówię, dotacja to około 3,5 miliona złotych, więc znaczna część została zrobiona właśnie dzięki tej dotacji, którą przekazaliśmy do gminy. A stało się tak dlatego, że no, gmina na czele z panem burmistrzem opracowała plan scalania gruntów. My takie plany bardzo mocno wspieramy, zachęcamy do ich realizacji także poprzez dofinansowanie inwestycji drogowych i to się zadziało właśnie tutaj. Ponad 7 km drogi. Jesteśmy przekonani, że kolejne takie drogi będą w gminie Strzegom dalej powstawały, bo cały czas z panem burmistrzem, z władzami gminy prowadzimy jako Urząd Marszałkowski rozmowy o kolejnym wsparciu, o kolejnych dotacjach, nie tylko zresztą na drogi, które są bardzo ważne, ale na szereg innych działań. Takie najświeższe informacje to rowerowy park umiejętności, który powstanie w Strzegomiu. Dolnośląskie rowerowe parki umiejętności to nasz flagowy program Urzędu Marszałkowskiego. W Strzegomiu władze miasta, pan burmistrz zdecydowały, że też taki park powstanie. My zdecydowaliśmy się ten projekt wesprzeć finansowo, też wesprzeć pod kątem projektowania i dlatego w najbliższych miesiącach już będą rozpoczęte prace przy jego realizacji, więc dużo dobrych rzeczy się dzieje, a to wszystko się dzieje dlatego, że ta współpraca pomiędzy gminą Strzegom a samorządem województwa układa się w ostatnim czasie wzorcowo. Oprócz tego są przecież pozyskiwane środki z różnych innych źródeł rządowych, europejskich. No i można powiedzieć, że gmina Strzegom dzięki temu pięknieje. Trasy realizowane z tak zwanych właśnie dróg poscaleniowych to oczywiście drogi, które oczywiście w pierwszej kolejności służą kierowcom, ale one są w dużej mierze również wykorzystywane i przez mieszkańców, i przez turystów jako drogi rowerowe, jako też drogi, na których można jeździć czy rolkami, czy po prostu można spacerować. I widzimy też dosyć duże wzmożenie wszędzie tam, gdzie takie drogi powstają. Tak jak powiedziałem, tutaj jest 7 km takiego odcinka, ponad 7 km. Widzimy duże wzmożenie turystyczne. I serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą do gminy Strzegom przyjechać, spędzić tu czas, spędzić tu dzień, pojeździć na rowerze wszem tutaj wzdłuż i wszerz. Są ku temu możliwości, są takie ścieżki, które są bezpieczne, są też położone nieco na uboczu tych głównych szlaków krajowych czy wojewódzkich, więc można tu bezpiecznie pojeździć pomiędzy miejscowościami, które też przecież mają swój urok, być może zakupić jakieś produkty regionalne. W ten sposób oczywiście jest wspierana nie tylko infrastruktura lokalna, ale też poprzez oczywiście rozwój infrastruktury drogowej, ale też turystyka, co za tym idzie, też przedsiębiorczość tutaj na miejscu i to jest zdecydowanie wartość dodana dla gminy Strzegom i naszej części Dolnego Śląska.